Witaj w czwartym module kursu dotyczącego podstawy przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki. W tym wideokaście zajmiemy się programowaniem tokarek CNC z wykorzystaniem ciągów konturowych. Bardzo często zdarza się tak, iż dokumentacja, którą otrzymujemy, nie jest kompletna. Dotyczy to szczególnie rysunków wykonawczych, ponieważ nie zawsze są one prawidłowo zwymiarowane. Obliczenia brakujących danych są bardzo pracochłonne i dodatkowo mogą wystąpić błędy obliczeniowe. W takiej sytuacji możemy skorzystać z programowania z wykorzystaniem tzw. ciągów konturowych. Metoda ta polega na opisywaniu konturu elementu danymi, którymi dysponujemy z dokumentacji, np. długości, kątów, faz, promieni, przejść stycznych i tym podobne. Niestety programowanie z użyciem ciągów konturowych jest różnie realizowane w poszczególnych systemach sterowania. Dziś pokażę Ci, jak zaprogramować kontur wałka z przykładu 4.2, o którym czytałeś w skrypcie. Spójrzmy. Oto tokarka z zamocowanym wałkiem, czyli przygotówka. Tutaj widzimy w zbliżeniu przygotówkę i ustawione narzędzie. Jest to widok 3D. A tak będzie wyglądał ten sam element w widoku 2D. Użycie ciągów konturowych dotyczyć będzie definicji konturu elementu i wykorzystany do obróbki z użyciem cykli obróbkowych, co omówione zostanie w kolejnych modułach. Widzimy właśnie fragment programu początkowego. Narzędzie w danym momencie znajduje się w punkcie x równe minus 1, z równe 0, czyli poniżej punktu A. Włączamy funkcję WOP. Wybieramy odcinek, dolny lewy róg. Wyświetla nam się funkcja oraz okienka po prawej stronie ekranu, w których definiujemy parametry. Wpisujemy parametry x równe 36, a równe 90. Pozostałe parametry definiują się automatycznie. Pod oknem zapisuje się funkcja z parametrami. Następnie wybieramy łuk przeciwny do wskazówek zegara. Wyświetla się okno z parametrami. Dalej postępujemy analogicznie jak poprzednio. Wpisujemy parametry x równe 56, z równe minus 10, B10. Otrzymujemy łuk BC. Wybieramy polecenie odcinek, wpisujemy parametry z równe 20, z równe minus 20, a równe 180. Otrzymujemy odcinek CD. Wybieramy łuk zgodny ze wskazówkami zegara, wpisujemy parametry x równe 66, z równe minus 25, b równe 5. Otrzymujemy łuk DE. Wybieramy odcinek i wpisujemy parametry x równe 96, a równe 90. Otrzymujemy odcinek EF. Wybieramy opcję odcinek i definiujemy parametry z równe minus 55, a równe 180. Otrzymujemy odcinek FG. Wybieramy ponownie opcję odcinek i wpisujemy parametry x równe 151, a 90. Otrzymujemy odcinek GH i włączamy opcję Zakończ ciąg konturowy. Otrzymujemy zapis konturu elementu, który zostanie użyty do dalszej obróbki. Jaki będzie efekt? Tak będzie wyglądał gotowy element w widoku 3D. A tak w widoku 2D. Tutaj z kolei możesz zobaczyć gotowy element z naniesioną siatką pomiarową. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Cię do zapoznania się z pozostałymi materiałami kursu umieszczonego na platformie.